Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. 10 lipca w poniedziałek zaczynamy nowy tydzień. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Witam Was serdecznie, witam Was cieplutko. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za każdy komentarz i dziękuję za każdą sekundę, jaką poświęcicie na obejrzenie reklamy. Bo dzięki temu YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. I kochani, tak jak mówiłam, dzisiaj opowiemy sobie o czakrach. I wiecie co, zrobimy to w dwóch częściach. Dzisiaj z kartą, tak szybciutko, króciutko, a pod wieczór, tak, nie wiem, koło godziny 17, postaram się, aby był filmik, była pogadanka taka dłuższa, jak pracować z czakrą, co z nią robić. Ogólnie o czakrach. Czakry w języku sakralnym, czakra w języku sakralnym oznacza okrąg. Okrąg, krąg. I czakry są to takie organy duszy, wiecie? Mamy 7 głównych czakr i to są takie, pomyślcie sobie, zaczynają się od naszego, od początku naszego tułowia, od podstawy kręgosłupa, mniej więcej od kości ogonowej do 15-30 cm nad głową. To są takie nasze główne czakry. Czakry to takie organy duszy. Pamiętajcie, to taka nasza wątroba, serce, trzustka, to wszystko w jednym. Kochani, czakry działają jak odbiorniki radiowe. Pobierają, przetwarzają i uwalniają naszą energię. Są w ciągłym ruchu. Czakry wirują. To takie, wyobraźcie sobie, że macie takich 7 wirujących okręgów. Takich, różnie możecie sobie je wyobrazić, jak one wirują w różnych ruchach. To jest każdego indywidualna sprawa. Kto, jak sobie wyobrazi, jakiego czakra wiruje. I to jest najprościej, najlepiej. Czakry są, one są cały czas w ruchu. One przesuwają się. Niżej, troszeczkę wyżej, troszkę w lewo, troszkę w prawo, ale cały czas się obracają. Jeśli są gdzieś przyblokowane, są gdzieś, coś mam z gardłem, wiecie, znaczy trochę jestem przeziębiona, przepraszam. Gdzieś coś nas blokuje, czakry nie mogą się swobodnie przemieszczać, przesuwać, poruszać, to wtedy ta nasza energia nie jest przetwarzana tak, jak powinna być. Rzeczy, które odbieramy, one też nie są odbierane takie, jakie naprawdę są, tylko tam gdzieś sobie przekłamywujemy tą energię i dzieje się, jak się dzieje. I co jeszcze takiego na szybko o czakrach? No, czakry są bardzo ważne po to, żeby, wyobraźcie sobie, że czakry tworzą taki komin przepływu energii. Górą ta energia wpada, jeżeli gdzieś jest coś przesunięte, nie na dobrym miejscu, za mocno, albo zaciśnięte, albo się nie rusza tak, jak się powinno ruszać, to wtedy ta energia z góry na przykład nie przepływa prawidłowo. Gdzieś jest przyblokowana przez jakąś czakrę. Każda czakra też jest odpowiedzialna za nasze emocje. I teraz, kochani, mamy 7 czakr. Czakra podstawy, o której dzisiaj opowiem, tak naprawdę teraz na biegu, a później zrobimy dłuższą pogadankę razem z medytacją. Czakra podstawy, czakra sakralna, czakra splotu słonecznego, czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka i czakra korony. Ta czakra korony właśnie mieści się tuż nad naszą głową. Czakra trzeciego oka, no to między brwiami. To są też takie bardzo ważne czakry, żeby odbierać dobrze energię z góry, te przekazy, łączyć się z istotami świetlistymi. Czakra podstawy, czakra korzenia, ona posiada najniższe wibracje. Im wyżej w kierunku głowy, w kierunku góry, tym czakry mają wyższe wibracje. Kochani, czakra korzenia jest bardzo ważną czakrą. Jest położona u podstawy kręgosłupa pomiędzy odbytem a genitaliami. Wiąże się z siłą grawitacji, materialną egzystencją. Energia czakry jest jakby skierowana w stronę Ziemi, więc tutaj bardzo dobrze uziemienie działa na poprawę
czakry podstawy, ale ten kielich tej czakry jest jakby otwarty w stronę góry. Gdy energia czakry korzenia nie jest w harmonii, możecie odczuwać odrętwienie, lęk przed kontaktami z innymi, poczucie strachu, nie mamy poczucia bezpieczeństwa, chroniczny stres, niska samoocena, bojaźliwość i brak życiowej energii. Zharmonizowanie pracy tej czakry pozwala nam odczuć i pojąć niezwykłą wagę posiadania zdrowego i sprawnego ciała. Kiedy czakra jest otwarta, kiedy ona funkcjonuje prawidłowo, czujesz się uziemiony, czujesz się połączony ze światem, z ludźmi, tak twardo stąpasz po ziemi. To jest czakra sakralna, żeby ona też... Żeby czakra sakralna prawidłowo funkcjonowała, to warto, kochani, medytować, dużo się ruszać. I można ruszać się medytując, medytować ruszając się. To nie ma nic wspólnego z tym, że trzeba usiąść i siedzieć. Warto, czakra podstawy też jest takim połączeniem. Połączeniem nas z ziemią. Tak myślę, co tu jeszcze tak na szybko powiedzieć o czakrze podstawy. No w każdym bądź razie, czakra podstawy bardzo łączy nas z energią ziemi. Kiedy jest zaburzona, nasze ciało choruje, my odczuwamy lęki przed światem, w szczególności nasze dolne partie chorują, kręgosłupa, nogi też mogą chorować, ale nie jesteśmy, jesteśmy tacy trochę oderwani od rzeczywistości. Boimy się tego świata, mamy lęk przed nim, nie jesteśmy połączeni z Matką Ziemią. Zrobimy sobie dzisiaj też medytację po południu i ja jeszcze więcej opowiem, jak przygotować się, co zrobić, żeby tą czakrę odblokować i żeby ona pięknie z nami, pięknie nam odwdzięczała się tym, że jest odblokowana, że funkcjonuje i pracuje. Także pamiętajcie, czakra podstawy dzisiaj. Wyobraźcie sobie, gdzie ona jest. Poszukajcie też w internecie, jak ona wygląda, jakim symbolem jest oznaczona. Ja to wszystko pokażę później, ale możecie sobie już poczytać, popatrzeć, zobaczyć, jak ona się przedstawia. Wypadła nam karta i to jest karta przebaczenie. O tak, przebaczenie też pięknie wpływa na czakrę podstawy. Przebaczenie i sukces. Dokładnie. Widzisz, sukces będzie. Sukces osiągniemy. Będziemy teraz pracować z czakrami. Jejku, ile pracy mamy. Co wyzwanie, magiczne życie. Wdzięczność. Uczymy się wdzięczności plus praca z czakrami, ale to wszystko jest połączone. Bo jeżeli nie mamy odblokowanych czakr, nie potrafimy być wdzięczni. Bo nie widzimy tego. Jest gdzieś zakłamanie naszego odbioru. No i nie idzie to tak, jak powinno iść. No dobrze. Przebaczenie przeczytamy sobie dzisiaj. Także te czakry nasze są bardzo, bardzo ważne. Czakra korzenia, czakra podstawy. Nawet sobie możecie rękę położyć od spodu, tak, dotknąć swoje łono i pomyśleć sobie, że tam jest jakieś ciało energetyczne, które dla nas pracuje, które łączy nas z Matką Ziemią. Zamknąć oczy i wyobrazić sobie, poczuć, czy ono wiruje, czy nie wiruje, czy właśnie stoi. Wiecie, te nasze odczucia to jest właśnie nauka czucia. Bo jak ja wezmę wahadło i zbadam, słuchaj, twoja czakra jest przymknięta, albo nie, twoja czakra jest otwarta w 50%, wiruje w takim i takim poziomie, ma takie i takie rzeczy, to ja to sprawdzę. Ale jak ty poczujesz, usiądziesz i sobie poczujesz, kręci się czy nie kręci, nie kręci. I nie myśl, czy to jest dobre, czy to jest złe, po prostu siadaj i czuj i za chwilę to czucie wejdzie nam w taki nawyk też. Za chwilę to czucie, będziesz już pewny tego, co czujesz. Wiecie, na początku, kiedy uczyłam się czuć,
Ja uczyłam się w ogóle czuć na zdjęciach, może to jest straszne, ale uczyłam, kiedy się uczyłam czuć ludzi, to wchodziłam na te grupy, gdzie szuka się ludzi i sprawdzałam, żyje, nie żyje, żyje, nie żyje. I tylko patrzyłam na człowieka, aha, żyje, nie żyje. Później szukałam odpowiedzi, czy ten człowiek żyje, czy się odnalazł. I nie patrzyłam, czy jest to dobra odpowiedź, czy źle. W momencie, kiedy się pomyliłam, okej, uczyłam się. Więc wy tak samo, siadajcie, zamykajcie oczy i co czujesz? Czy czujesz tą czakrę podstawy? Możesz delikatnie poruszać biodrami siedząc. Czakra podstawy uwielbia ruch. Przebaczenie. Przebaczenie może zdziałać cuda. Kiedy uwalniasz się od przeszłości, z twoich barków zdejmowany jest ogromny ciężar i czujesz omywające całą twoją istotę poczucie wolności. Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od smutku lub bólu spowodowanego przez innych. Tylko dzięki temu ty możesz być prawdziwie wolny. Karta ta może odnosić się również do przebaczenia, wybaczenia sobie. Nadeszła pora, by odrzucić poczucie winy, jakie w sobie nosisz z powodu dawnych, popełnionych przez siebie błędów. Przyjmij do wiadomości, że na tamtą chwilę zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy, nawet jeśli rezultaty były dalekie od oczekiwanych. Skup się na zmianach, jakie się dokonały od tamtej pory, a dzięki którym stałeś się lepszą osobą. Tak, kochani, skupmy się na tym, skupmy się na przebaczeniu, bo czakra podstawy też jest odpowiedzialna za kontakt z innymi ludźmi, za ludźmi, z kontakt. Przepraszam, za kontakt z ludźmi tu na ziemi, z ziemskimi istotami, nasza czakra podstawy. Przytulam Was, dziękuję Wam za to, że jesteście, życzę Wam cudownego poniedziałku i do usłyszenia w okolicach godziny 17-18. Wiecie, nie mogę obiecać, bo przecież jak ja coś obiecam, to mi tutaj, wiecie, psikusy wszyscy porobią, wszystkie istoty, które mnie tu do tego kanału nie chcą dopuścić, porobią psikusy i będzie nima. No ale tymczasem przytulam Was wszystkich. Magda.